Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony KRDS i zapraszam was, moi drodzy, na powrotną kampanię w Total War Warhammer 3. Mini kampanię, jak to bywa na moim kanale, bowiem nie będę tutaj w tej serii rozgrywał mega kampanii. Może gdzieś tam na koniec, kiedy już ta gra będzie kompletna, kiedy będzie można powiedzieć, że już wszystko, co deweloperzy chcieli zaimplementować do tej gry, to wybiorę sobie jakąś rasę i rozegram nią mega kampanię, podczas której podbiję cały świat. Natomiast jak to dotychczas na moim kanale bywało, mówimy raczej o mini kampaniach. Tak jak wam wielokrotnie obiecywałem, rozegram mini kampanię ostatecznie każdą rasą, natomiast za każdym razem zastanawiam się, kiedy rozpoczynam nową, kim tym razem zagrać. I w kwietniu pojawił się do gry dodatek Krasnoludów Chaosu. Tutaj ich mamy. Pewnie wszyscy, którzy się interesują grą, to wiedzą po prostu o tym. I długi czas myślałem, że właśnie wybiorę któregoś z lordów krasnoludzkich, Krasnoludów Chaosu konkretnie, żeby rozegrać taką kampanię, natomiast na YouTubie pojawiło się dużo filmików przez to, że to jest nowy dodatek. Wszyscy, którzy ogrywają Warhammera 3, to się rzucili na tą rasę i tego pojawiła się cała masa, więc ja postanowiłem skorzystać z okazji, że pojawiła się ta frakcja w ogóle, ale nie rozgrywać tę kampanię, tylko rozegrać scenariusz, w którym to ta rasa jest niezbędna, żeby miało to sens, ale nie grać nią. O czym mowa tutaj? O Grimgorze, moi drodzy, o Grimgorze żelazoskórym, czyli takim legendarnym lordzie zielonoskórych, orków konkretnie, orków, goblinów, no całej rasy zielonoskórych można by powiedzieć, który wywodzi się właśnie z mrocznych ziem, gdzie królują przede wszystkim krasnoludy chaosu. Dlaczego to jest, było ich pojawienie się takie ważne? Bowiem, co prawda nie zostało to powiedziane wprost, ale domniemywa się, chyba że tutaj być może pojawiły się już takie informacje w oficjalnym lore Warhammera, ale Grimgor, czyli plaga całego świata, można by powiedzieć przede wszystkim starego świata, ale można by powiedzieć, że niemalże całego świata Warhammera, przybył właśnie na terytoria krasnoludzkie, tam Imperium Ludzkiego, Kislewu, właśnie z mrocznych ziem, z ziem krasnoludów chaosu. A jakie to ma znaczenie? Otóż takie, że krasnoludy chaosu mają niewolników, wykorzystują niewolników do swojej do pracy po prostu, w swoim przemyśle, i mówi się, że skoro Grimgor stamtąd przybył na czele grupy, która wydawała się dosyć mocno swatygowana, grupy nazywanej nieśmiertelniakami, no to domniemywa się, że Grimgor był właśnie niegdyś niewolnikiem krasnoludów chaosu, zbiegłym niewolnikiem, który uciekł i wyruszył w trasę na zachód, potem zaczął swoje wielkie podboje. No a teraz gra nam postanowiła, w zasadzie twórcy gry postanowili Grimgora cofnąć tutaj do tych terenów, czyli z powrotem na mroczne ziemię, w tereny, gdzie właśnie jest cała masa krasnoludów chaosu. Teoretycznie jakby tutaj wedle tego opisu, ze względu na to, żeby ruszyć na Kataj, czyli jeszcze dalej na wschód. Ale skoro startujemy koło krasnoludów chaosu, no to być może będziemy mieli okazję, żeby się na nich, nie powiem zemścić, ale po prostu podbić ich ziemię, tam gdzie Grimgor kiedyś musiał harować jak wół, żeby przeżyć. Teraz będzie podbijał też jak wół, ale że jakby dla bitki, dla samej chęci podbijania, jakby motyw zemsty akurat Grimgora bym jakoś zanadto nie podejrzewał. Owszem, w oficjalnym lore były motywy zemsty związane z tym orkiem, ale raczej polegały na tym, że nie wygrał jakiejś bitki, głównie z siłami chaosu, i wówczas bardzo go to męczyło, że nie wygrał jakiejś walki i musiał koniecznie jakby ponownie stawić czoła tym siłom, których wcześniej nie dał rady pokonać, żeby nadrobić zaległości i jednak pokazać, kto jest górą. Zresztą Grimgor jest jedną z postaci z lore, która jako jedyna dawała radę stawić czoła Archaonowi, panowi czasów końca, legendarnemu lordowi wojowników chaosu. No i tak, poczytajmy coś jeszcze więcej o Grimgorze i zaraz rozpoczniemy kampanię. Otóż tak, pragnienie wojny trawiące Grimgora jest wyjątkowe, nawet jak na orka. Jeśli minął chociaż jeden dzień bez bitwy, wszczynał spory między orkami, swym sprawnym okiem szukał kogoś winnego, by zacząć porządną bójkę. Dwa dni bez bitwy, a Grimgor atakował każdego, kogo spotkał, poza może swoimi pobratymcami, czarnymi orkami.
Nikt nie wie, co stałoby się, gdyby musiał przetrwać 3 dni bez bitwy, ale nawet najwięksi weterani drżą na samą myśl o tym. Taka żądza walki jest wyróżnikiem prawdziwego herszta, znakiem, że jest ulubieńcem Gorka albo Morka, czyli dwóch bóstw, bliźniaczych bóstw zielonoskórych. W przypadku czarnego orka, będącego świetnym i zaciekłym wojownikiem, było znakiem, że Grimgora czeka wielka przyszłość, że jest prorokiem i zwiastunem Gorka albo Morka. Nie, i tak, jeśli chodzi o samych zielonoskórych, no to myślę, że fanom Warhammera nie trzeba ich przedstawiać, jedna z bardziej popularnych ras w tym uniwersum. Natomiast ci, którzy nie wiedzą, nie znają tego świata, no to na szybko przeczytam ogółem. Orków chyba nikomu, kto chociaż liznął trochę fantasy, nie trzeba przedstawiać, natomiast twórcy uniwersum Warhammera bardzo mocno tą rasę pogłębili, nadali swojego takiego szlifu i jest ona nawet jak na fantasy taka dosyć unikatowa. Tak, orkowie i gobliny to plaga starego świata. Orkowie są wprost zrodzeni do przemocy, gobliny zaś dla odmiany są mniejsze, ale sprytniejsze. Te agresywne, brutalne, miłujące wojaczkę istoty, nazywane często zielonoskórymi, nazywane zbiorczo, przepraszam, nie często, tylko zbiorczo zielonoskórymi, zagnieździły się głównie w podbitych krasnoludzkich twierdzach, ale można je spotkać w całym starym świecie. Wielu zielonoskórych mieszka na jałowych terytoriach złych ziem, walcząc głównie między sobą i zbierając się w większą armię tylko wtedy, gdy nadejdzie wezwanie do Ła. Dzieje się to teraz. Pora, by zjednoczone pod przywództwem silnego herszta plemiona przemieniły się w falę zielonej śmierci i spustoszyły ziemię człeczyn jak kur dupli. Tego żądają Gork i Mork, a kto sprzeciwiałby się słowu zielonych bogów? No właśnie, Ła. Nie będę tego Ła krzyczał tak, jak krzyczą to aktorzy podkładający głos pod orków, bo to trzeba byłoby tak porządnie krzyknąć, a nie chcę tego robić tutaj u siebie w domu. Ogółem Ła, no to jest rzecz kluczowa, jeśli chodzi o orków, bowiem kiedy nadchodzi odpowiedni czas, kiedy napięcie wśród orkowych plemion, napięcie wywołane jakby czasem bez walki albo wręcz właśnie nasilającymi się walkami sięgać zenitu, to zbierają się oni w potężne armie pod przywództwem jakiegoś tam wyróżniającego się z przedstawiciela swojej rasy i ruszają na kampanię podboju, niszczenia, bitwy i śmierci, bo to, co orkowie kochają najbardziej, to jest właśnie sama bitwa. To nie jest jakieś gromadzenie bogactw, zdobywanie nowych ziem, zaszczytów, poznawanie jakby nowych ras, być może jako inaczej. Jeśli poznają jakiegoś dobrego wroga, no to się cieszą, tak? Ale jakby to tylko dlatego, że umie się bić, bo to, co jest najważniejsze dla orka, to po prostu dobra bójka. Nie ma nic ważniejszego dla zielonoskórych. Gobliny być może mają trochę inne do tego podejście, ale podporządkowują się tak czy siak orkom, przynajmniej w większości, bo są też legendarni lordowie goblińscy w tej grze. W zasadzie jeden, nie, dwóch, przepraszam, dwóch. Natomiast no, my będziemy grali Grimgorem, więc to, co będzie dla nas najważniejsze, to bitwa, bójka, wojna i wszystko, co się z tym wiąże, bo taka jest właśnie ta frakcja. Dobra, moi drodzy, koniec gadania, ruszamy w drogę. Dobra, moi drodzy, na chwilkę jeszcze zrobimy taką małą przerwę, bo ja mam tutaj zainstalowanego moda, który sprawia, że tak jak już w mojej poprzedniej mini kampanii Alberica de Bordolo widzieliście, mam moda, który tutaj zmienia wygląd osad po ich podbiciu. On potrzebuje chwili, żeby się zainicjować, więc ja to włączę, niech to się inicjuje, ten moment wytnę. Dobra, jesteśmy z powrotem, mod już się zainicjował. I tak, na początek przeczytam tym, co nie znają Warhammera, nie grali w niego, jakby takie podstawowe informacje dotyczące frakcji. Otóż orkowie nie są ludem, który jakby chce się harmonijnie rozbudowywać, tworzyć swoje takie poparte silną gospodarką imperium. No nie, no bo oni są przede wszystkim wojownikami, rasą, która uwielbia walczyć, niszczyć, wycinać wrogów w pień, pokazywać swoją wyższość właśnie w boju nad wrogami. Ich nie interesuje zanadto budowa świetnie jakiejś tam architektury, jakaś większa kultura, etc. Rasa opiera się przede wszystkim na walce i mechanika też została tak stworzona, żeby tą walkę tutaj promować, a okresy pokoju z
kolei piętnować. Dlatego też, żeby dobrze nam się wiodło, musimy dużo walczyć tutaj. Tutaj mamy jakby pasek ła, czyli tego takiego zbiorczej chęci do walki orków. Kiedy on się wypełni, rozpoczynamy wielką kampanię przeciwko jakiemuś wrogowi. Dochodzą do nas nowe jednostki orków i ruszamy po prostu na podwój, żeby zdobyć stolicę danego wroga. Ten pasek możemy zapełniać właśnie poprzez walczenie z wrogiem. Kiedy z kolei nie walczymy, no to tutaj to z tego co kojarzę spada. Z tego co kojarzę, bo już dawno w sumie orkami nie grałem. I tak, niszcz osady przeciwników i wyrąb wrogów 5, zwiększając reputację swojego plemienia, co pozwoli ci na otrzymywanie bonusów dla całej frakcji oraz odblokowanie przycisku wezwania doła, czyli tutaj tego. Użyj wezwania doła, aby... właśnie te ła, które słyszycie w tle, aby tymczasowo zwiększyć liczebność swoich jednostek, następnie wybierz osadę, którą chcesz zniszczyć lub okupować w zamian za nagrody. Orkowie też tutaj macie coś takiego jak złom. Orkowie lubią zbierać złom, bo w ten sposób jakby się uzbrajają. Tak, to jest jakby taki jeden z podstawowych surowców w ich prymitywnej gospodarce. Zbroje zresztą też w większości są stworzone ze złomu. No ale to gdyby orkowie dysponowali takim wyposażeniem, jakim dysponują bardziej rozwinięte frakcje, rozwinięte mam na myśli gospodarczo, technologicznie, jakieś zbroje naprawdę wysokiej jakości, broń wysokiej jakości, to myślę, że byliby siłą, która byłaby po prostu nie do powstrzymania i zniszczyliby cały świat, no bo oni by nie zdobywali ziem po to, żeby je w jakiś sposób tam pielęgnować i rozwijać, tylko po prostu zabijaliby każdego i w końcu nikt by nie przetrwał. Dlatego szczęściem dla świata Warhammera jest to, że orkowie nie dbają o takie rzeczy, po prostu chcą mieć coś ostrego w ręce, czy mogą czachać wroga, no i to im tak naprawdę wystarcza. Podczas bitwy pokażę wam jednostki, więc będziecie widzieli, ale nawet tutaj, jak sobie spojrzycie, nawet topór tego Grimgora jest taki dosyć poszczerbiony. Dobra, zużywanie złomu zebranego na polu bitwy i po zniszczeniu osad. Zużyj złom zebrany na polu bitwy i po zniszczeniu osad, aby ulepszyć wyposażenie swoich jednostek lub rozwinąć technologię. Tak właśnie o tym mówiłem. Kolejna mechanika, którą posiadają orkowie, to wykorzystywanie podziemnej drogi, czyli coś, co mają m.in. krasnoludy, bo orkowie wykorzystują właśnie podziemne trasy krasnoludzkie do przemieszczania się po świecie. No z racji tego, że podbiły wiele krasnoludzkich osad i jakby zaadaptowały część ich wynalazków dla siebie. Ale zwykłych krasnoludów tutaj w tej kampanii blisko siebie mieć nie będziemy i raczej nie spodziewam się, żeby tutaj udało nam się jakieś bitwy przeciwko takim krasnoludom, których znaliśmy wcześniej, zrealizować. Bardziej będziemy się tłukli z krasnoludami chaosu i takim naczelnym celem całej tej naszej kampanii będzie podbój tej osady Dar na Grunt, czyli osady krasnoludów chaosu, stolicy tej frakcji. Tak jak mówiłem, Grimgor prawdopodobnie jest byłym niewolnikiem i niech nie będzie to zemsta, ale po prostu fajne wyzwanie dla Grimgora, żeby podbić stolicę swoich dawnych panów. Ale żeby to zrealizować, musimy się najpierw pozbyć najbliższych wrogów, którymi są z kolei ogry. Więc zaczniemy sobie od ogrów, zobaczymy jak ta kampania będzie nam się rozwijała. Zresztą nazwa mini kampanii, główny motyw to jest właśnie niewolnik. Grimgor będzie tutaj takim naszym trochę Spartakusem, który wrzuci wyzwanie Rzymowi, czyli Dar na Grunt. No i co? Chyba możemy przejść do pierwszych ruchów. Ogółem pierwszą naszą osadą wcześniej, jeszcze zanim pojawił się dodatek Krasnoludów Chaosu, to Grimgor startował tutaj, w Szablowej Górze. Teraz twórcy postanowili go przenieść jeszcze bliżej Dar na Grunt, czyli do Orlego Gniazda, do mniejszej osady. Szablowa Góra była chyba stolicą prowincji, z tego co kojarzę. Więc jak najszybciej, żeby tutaj odpowiednio rozwijać swoją frakcję, będziemy musieli zdobyć Karak Wrak, która jest stolicą tego naszego pierwszego takiego wroga. To jest po samej nazwie, można powiedzieć, że to jest jakaś dawna krasnoludzka twierdza.
bo Karak to jest po krasnoludzku właśnie twierdza. Skąd w ogóle tutaj twierdza w tych krasnoludów, w tych rejonach, skoro oni swoją, jakby swoje królestwo mają tutaj, czyli no, kawałek dalej? Bo ogółem krasnoludy dawno, dawno temu, kiedy jeszcze byli prężnie rozwijającą się frakcją, oni kolonizowali, osiedlali i zdobywali po prostu wszelkie ziemie, na których były góry, tak? I swoją ekspansję przenieśli w pewnym momencie między innymi tutaj właśnie, na tę ziemię, tutaj w te pasma górskie. No i to było dla nich trochę zgubne, bowiem królestwo trochę za bardzo się rozciągnęło, że tak powiem. Stali się zbyt ekspansywni. Doszło do tego kilka jeszcze innych takich niedobrych dla nich zdarzeń. Między innymi trzęsienia ziemi wywoływane przez jaszczuro ludzi. No i w koniec końców ta część krasnoludów, która za bardzo się tutaj przeniosła na wschód, została z czasem zwolennikami bóstw chaosu i stała się ogółem krasnoludami chaosu, oddzielając się w ten sposób od swojej pierwotnej rodziny, do której w sumie daleko nie mają, no bo tutaj mamy już krasnoludzkie ziemie, dzieli ich tak naprawdę kawałek tylko pustyni i podejrzewam, bo grając krasnoludami chaosu bardzo szybko wejdziemy w spór z ich dawnymi pobratymcami. W zasadzie chyba tylko jeden z ich legendarnych lordów startuje w miarę daleko, bo Zatan Czarny ma tutaj swoją stolicę i grałem sobie krasnoludami chaosu właśnie z Zatanem Czarnym i no już mam tam dosyć dalekie tury w tej swojej prywatnej kampanii. Nie walczyłem do tej pory z krasnoludami takimi standardowymi. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. I dobra, moi drodzy, na sam początek, żeby tutaj coś zrobić w pierwszej turze, to tak, oczywiście zaraz sobie powalczymy z tą armią ogrów tutaj, która na nas tam czyha, ale też dobrze byłoby rozwinąć jakoś swoją tą stolicę. Na pewno ulepszymy sobie budynek wojskowy, potem być może przeniesiemy go do stolicy, bo w mniejszej osadzie nie da się wybudować jego maksymalnego poziomu. Ale rozwiniemy sobie teraz ten budynek, żeby mieć dostęp do włóczników. I dobrze byłoby też postawić tutaj jakiś budynek dla rozwoju, myślę. Bożki. Tak, zielonoskórzy kochają swoich bogów, dlatego wkrótce po osiedleniu rzeźbią podobizny Gorka i Morka w kamieniu lub innych materiałach, jakie akurat znajdą. No to są takie bardzo prymitywne kapliczki, jakieś tam totemy. Dobra. No to tak, Skram. Mamy tutaj legendarnego, po prostu bohatera. Duża szef czarnych orków. Ogółem, ci, którzy nie znają uniwersum Warhammera, to szybko wam wytłumaczę, że orkowie w tym uniwersum zostali trochę tak, powiedziałbym, zdziecinnieni, ale nie do końca, bowiem twórcy gry, jeśli chodzi o rasę orków, postanowili zmiksować ich kulturę z kulturą angielskich chuliganów, angielskich kibiców kiboli, że tak powiem, piłki nożnej, którzy nie wykazywali się zbyt pięknym językiem, wręcz właśnie na odwrót. I to zmiksowane z orkami sprawiło, że ci posługują się specyficznym językiem, takim właśnie zdziecinniałym, trochę uproszczonym, głupiutką odmianą języka, którymi posługują się ludzie. I na przykład podstawowa jednostka orków nazywa się orkowe chłopaki. Nie chłopaki, nie jakkolwiek inaczej, tylko chłopaki. Tu mamy łuczników, goblinów przez u otwartej i F na końcu, więc też jakoś to, tak widzicie, nie pasuje do ortografii, ale taka właśnie jest natura orków, że oni mają gdzieś jakąś stylistykę odpowiednią czy ortografię. Dobra, ruszamy na tego Targoga całego, stoczymy sobie pierwszą bitwę w tej kampanii i potem ruszymy na skałę pożeracze. Że zaczynajmy. Komputer nam u nas widzi drobne zwycięstwo i prawdopodobnie tak też będzie, jeśli stoczę tą bitwę ręcznie, ale stoczę, bo tak powinno, myślę, być. Jeśli chodzi o naszą taką pierwotną armię, no to mamy tak naprawdę tutaj z jednostek, które są cokolwiek warte, to czarnych orków, świetną, chyba silną piechotę orczą.
najsilniejszą piechotę orków, jaką możemy w ogóle wystawić w grze. Mamy też katapulty Gleba, Gleba. Katapulty, które wyrzucają gobliny, to zobaczycie w trakcie walki. I mamy dbeściaków orków na dzikach, bo kawaleria orków nie jeździ na koniach, tylko właśnie na dzikach. No i w zasadzie tyle, bo reszta to jest podstawowa piechota i najbardziej podstawowi łucznicy. Łucznicy chyba są jednymi ze słabszych. Dobra, rozgrywamy bitwę sobie ręcznie. Jeśli chodzi o rozgrywanie bitew, to na pewno nie wszystkie będę toczył ręcznie. Zresztą ci, którzy oglądali moje wcześniejsze kampanie z tej gry, z Total War Warhammer, to wiedzą, że staram się mniej więcej o to, żeby te bitwy były w mojej kampanii. Była nawet taka zasada, że jedna bitwa na odcinek, ale w sumie od niej odszedłem, bo to trochę nam tak sztucznie narzucało, żeby niektóre bitwy toczyć. Trochę w kampanii Alberica wyszło, że momentami było to marnotrawstwem czasu. Dlatego też rezygnuję z tej zasady. Będę toczył bitwy, jeśli moim zdaniem będą one w miarę ciekawe, albo będę widział, że autorozwiązanie sugerowane przez komputer jest w jakiś sposób niesprawiedliwie dla nas wyliczone i wtedy będę toczył też bitwy ręcznie. Komputer się tu dziwnie ustawił, bo część swojej piechoty zostawił na wzgórzu. Może w sumie zbiegać tutaj tędy i otoczyć nas z lewej strony, dlatego ja w sumie z tej lewej strony sobie wystawię swoją piechotę czarnych orków, żeby oni tutaj powstrzymali ewentualne zakusy wroga, żeby nas oflankować. Wystawię też tutaj kawalerię, żeby ich trochę panykała. Czarne orki wezmą ich na klatę, a kawaleria zajedzie ich od tyłu. Jeśli chodzi o główny trzon, no to wystawimy sobie oczywiście naszą ową piechotę na samym czele. W sumie tak jak stoją, mogą sobie stać. Zaraz obok nich będzie szedł Grimgor, bo Grimgor to jest tak mocny wojownik, że nie ma się tak naprawdę co o niego bać w bitwie, chyba że idzie nam naprawdę źle. No i wiadomo, łucznicy trochę dalej. Katapulta niech nie będzie między drzewami, tylko ostrzeliwuje wroga z dystansu. Tylko jaki ona ma zasięg? Czy ona sięgnie? Wroga sięgnie. Dobra, co tutaj mamy? Mamy tutaj... Na tych trzeba uważać, na stado szablozębnych. Wiecie co, ja w sumie zmienię trochę swoje ustawienie. Stado szablozębnych przejmie w pewnym momencie moja kawaleria, bo oni mogą nam tutaj trochę napsuć krwi. Ale mamy gnoblary, czyli w sumie też zielonoskórych, ale służących ogrom, ogrzebyki. Dobra. Moja armia powinna sobie z nimi spokojnie jakoś poradzić. I rozpoczynajmy. Od razu się ustawmy. Wychodźcie tutaj. Wy wszyscy do przodu. Grimgor i Dupas też. Możecie walczyć w lesie, to mi nie robi różnicy. Wy tutaj. Wy możecie ostrzeliwać. Strzelajcie w gnoblary, bo im najwięcej obrażeń zadacie. Zatrzymam na chwilę, żebyście mogli to zobaczyć, co tutaj leci w powietrzu. Nie są to pociski. Tylko to są, kurde, gobliny z jakimiś skrzydełkami. Chyba coś klikam tam, niestety niepotrzebnie. Bardziej mi zależy na tym, żeby obraz tutaj obrócić odpowiednio. Tak, jak widzicie, gobliny. Ogółem gobliny nie są traktowane w społeczeństwie orków jakoś poważnie, dlatego też... Dlatego też są wykorzystywani właśnie jako pociski, w dodatku pociski naprowadzane, bo te latające gobliny właśnie lecąc starają się trafić we wroga. Dobra, kawaleria, ty od razu tam wal w tego wroga. Lwy. Ty tam Grimgor wbijaj. My się w sumie próbujemy tutaj pozbyć trochę łuczników, trochę tych lwów. Dobra, dawać mi tutaj na tych... Sobie na chwilę zatrzymamy, żeby tutaj opanować chaos, który nam się pojawił na polu walki. Dobra, moje orki trochę oberwały od ogrów. Ogry ogółem są trochę silniejsze niż... Te podstawowe jednostki ogrów są trochę silniejsze niż orkowie, bo ogry też się uwielbiają bić. Ale oni mają raczej trochę inną filozofię.
Czorkowie. Im bardziej zależy na skarbach i na dobrej wyżerce, aniżeli na bitce, aczkolwiek bitwą też nie gardzą i lubią. Dobra, Grimgor, dawaj tam na lorda tych ogrów. Czarne orki tutaj dwa oddziały naraz biorą na klatę i powinni sobie poradzić, myślę. Chociaż komputer nam wskazuje, że toczą wyrównaną walkę raczej. A tutaj trzon armii ogrów już padł. Ci gnoblarcy traperzy trzymają się nieźle, jak na fakt, że wypuściłem na nich swoją kawalerię. Dobra, Grimgor, daj tam czadu. Moi łucznicy mogą tutaj ostrzelać tych ogrów. Momencik, co my tutaj mamy? Ła Grimgora, dobra. To wzmocni nam całą armię na chwilę. Tak, widzicie te rozbłyski w orkach, narasta napięcie. Ścigajcie te ogrzebyki, a ty chodź tutaj. Dawaj w tych gnoblarskich traperów, bo mnie wnerwiają, że tam się tak długo trzymają. Gdzie jest moja kawaleria? Dawać na te szablo zębne. My tutaj dajemy Grimgorowi trochę pola do walki. Ogółem wróg sobie radzi z Grimgorem nie najgorzej. Ale Grimgor mimo wszystko powinien jednak tutaj zwyciężyć. Grimgora będę musiał rozwinąć w naprawdę konkretnego zabijakę, bo coś takiego było, że Grimgor przegrywa jakąkolwiek walkę, byłoby kompletnie niezgodne z jakimkolwiek lore Warhammera, więc nie mogę zawieść tutaj w tym względzie absolutnie. Dobra, Grimgor wygrał swoją solówkę. Ja go też na chwilę... O, akurat mamy fajne ujęcie, jak walnie toporem z wyskoku wroga w łeb albo w plecy. Tutaj natomiast możecie zobaczyć jego piękny pysk z bliska. Ach. Bardziej obrócić mapkę niż kliknąć. Grimgor akurat ma, jak widzicie, jeden z kłów, orczych kłów wycięty, drugi jest na miejscu i też nie ma jednego oka, więc ma jedno oko, jeden kieł i prawdopodobnie stracił jedno i drugie w trakcie jakiejś bitwy. Ale Grimgor, dogonisz go? Się zmęczył nasz chłopak. Dobra, czy ja kogoś gonię w jakiś sensowny sposób? Nie, zajmijcie się już tymi ogrzymi bykami. Trochę pogonicie. Będzie dobrze. Tego stada szablozębnych już raczej nie będzie, ale chciałbym ich jeszcze tutaj dorwać. I zakończymy bitwę. Dobra, dorwaliście. Reszty już nie dogonicie raczej, więc kończymy walkę. Zajęło nam to 5 minut i mamy pewne zwycięstwo, więc niedrobne. Jest troszeczkę lepiej, aniżeli komputer to widział w automatycznym rozwiązaniu. No i zobaczmy. Lepiej poradziła sobie katapulta. Na drugim miejscu moja kawaleria. Grimgor daleko w tyle, ale głównie dlatego, że skupiłem się, żeby on tam powalał tego, walczył z tyranem ogrów. Czarne orki nie najgorzej, ale biorąc pod uwagę, że brały dwa oddziały na klatę, to ich celem było głównie jakby utrzymanie tej lewej flanki. Tak sobie poradziły sobie z tym zadaniem. Tutaj ten oddział całkiem spoko. Łucznicy goblinów, jak widzicie, słabiutko. Ich trzeba będzie w miarę szybko wymienić na inne jednostki.
Dobra, tak jak mówiłem, pełne zwycięstwo. Dostaliśmy 6 sztuk złomu, 560 złota i trochę tam doświadczenia. Ja bym po tej bitwie chciał uzupełnić swoją armię, bo my nie możemy stać w miejscu, musimy ruszać dalej. I okej, okay, pierwsza bitwa za nami, już nam tutaj trochę wzrosło poziom naszej sławy. I tak, możemy rozdać punkty. Tak jak mówiłem, ja z Grimgora przede wszystkim chcę zrobić mocarnego wojownika. A żeby to dokonać, muszę pójść przede wszystkim w tą ścieżkę. Twardy przez F jak skała. Twardy jak głaz, bardzo twardy głos. Dobra, i weźmiemy sobie rębaki. Orkowe rębaki to proste ostrza sporych rozmiarów. Ich właściciele zazwyczaj posługują się nimi z dziką wręcz radością. Zamach rębakiem może mieć dla ofiary okrutne, miażdżące skutki. Ale my weźmiemy sobie jeszcze piechura, żeby dalej się móc ruszać na mapie kampanii. I tak, gospodarka orków nie polega na ich infrastrukturze, na handlu czy czymkolwiek takim. Gospodarka, albo inaczej zasoby orków przede wszystkim biorą się z plądrowania. Szkoda, że akurat na ziemiach ogrów z tego plądrowania dużo hajsu nie mamy, ale plądrując poruszamy się w obozie. Inaczej, jak jesteśmy w obozie, to plądrujemy. To jest bardzo dobrą rzeczą. To jest chyba unikalne dla rasy zielonoskórych. A skoro jesteśmy w obozie, to możemy też werbować jednostki, tylko że zajmuje nam to trochę więcej czasu. A skoro z tego plądrowania jakoś dużo pieniędzy nie mamy, to ja się cofnę z powrotem na swoje ziemię. I sobie tutaj wezmę, werbuję kilka jednostek. Łuczników jeszcze biorę, bo no, są przydatni mimo wszystko taktycznie. I jakąś technologię. Jedną możliwą tylko do wyboru na razie. Ła, idą chłopaki, unny chcą ła. To weźmiemy sobie ła. No i oddaję turę. Pierwsza tura, moi drodzy, zajęła nam... Nie licząc mojego wstępnego gadania, w sumie nie wiem ile tam gadałem jeszcze zanim rozpocząłem kampanię, ale niecałe pół godziny. Tu sobie na chwilę wyłączę. Z prywatnej kampanii korzystam z przyspieszonych ruchów, a w tej kampanii zostawię, żeby się orientować bardziej, co się dzieje wokół mnie. Tu mamy kolejną frakcję orków. Wyglądają szpetnie. Ale jeśli dobrze kojarzę, to ci orkowie długo nie wytrwają, bo kiedy grałem sobie z Zatanem Czarnym, to ta frakcja orków została bardzo szybko podbita przez wojowników chaosu tutaj z północy. Dobra, kolejny poziom tym razem u bohatera. Mamy angielską wstawkę, więc ja tobie to imię zmienię. Scrum niech zostanie, ale Darafi zmieni na ostre. Ja, tak, weźmy mu szkolenie i też twardego jak skałę. Byłem orkowie, jeśli sobie spojrzycie na ich umiejętności i na ich statystyki, to pomimo tego, że wykorzystują złom, mają naprawdę niezły pancerz. Nawet u zwykłych jednostek ten pancerz nie jest jakiś wielki, ale u czarnych orków zobaczcie, 125. A przypominam, że nie korzystają z jakichś nie wiadomo jakich materiałów. Nie mają wśród swoich jakichś naprawdę doświadczonych kowali.
Albo umiejętnych kowali po prostu. Dobra, mamy tak, zapierniczajta. Powiedz ta tym tempakom, co by szybciej zasuwali, albo puszczuję ich paszczakami. Dobra, weźmiemy to sobie dla zasięgu ruchu na mapie kampanii. Bo chcemy się szybko przemieszczać. Trzeba będzie przejąć tutaj tą skałę pożeraczy. Potem szybko się pozbyć obozowiska ogrów, bo oni silniejsze jednostki właśnie biorą ze swojego obozowiska. A w następnych turach zajmiemy się pozostałymi osadami w tej prowincji Gashkadrak. Dobra, Grimgor, atakuj osadę. Tym razem już sobie weźmiemy automatyczne rozegranie bitwy. A teraz już zgarnęliśmy zdecydowanie więcej złota i orki to są... orkowie to są... pełnoskórzy, to jest rasa, która chyba najwięcej złota pozyskuje właśnie poprzez zdobywanie osad, łupienie tych osad, tylko tutaj trzeba też jeszcze odpowiednich technologii. Zniszczenie osady też nam daje pewne różnego rodzaju bonusy, czyli złom i punkty do reputacji. Ale ta reputacja będzie nam się na spokojnie zbierała, więc ja osad nie będę niszczył, ale też nie będę ich po prostu okupował, tylko będę grabił i okupował, bo to jakby wynika z natury samych orków. Będzie się nam przez to spadała stabilność w tych naszych prowincjach, ale trudno. Gramy zgodnie z lore, a orkowie raczej nie są spokojną frakcją, tylko no, lubią sobie też pobić. Skała pożeraczy została uszkodzona przez nas i w zasadzie hajs, który zarobiłem na jej zdobywaniu, trochę mi tutaj skurczył właśnie przez to, że muszę naprawiać to, co zniszczyłem, no ale trudno. Tak, orle gniazda, części już są rozwinięte, tylko sobie te bożki jeszcze rozwiniemy bardziej. Totem. Totem wznosi się ponad szopy i namioty usady zielonoskórych, stanowiąc symbol sukcesu. Tak, dla rozwoju. Potem w tej osadzie Orle Gniazda będę musiał postawić budynek garnizonowy, bo ona jest najbardziej wysunięta, jeśli chodzi o ziemię Krasnoludów Chaosu, a podejrzewam, że prędzej czy później będziemy z nimi walkę toczyli. Tymczasem tak, Grimgor dostał poziom, więc go sobie tutaj rozdamy. Weźmiemy sobie rębaki. A u ciebie weźmiemy sobie z kolei lepszy pancerz. Ty masz lepszy pancerz niż Grimgor teraz, tego co kojarzę. Nie, Grimgor ma jeszcze lepszy, ale już niewielka różnica. Dobra, mamy 1200 złota, ale my złoto będziemy... przychodu złota, ale my będziemy... czy też dochodu, ale my będziemy złoto głównie zdobywali poprzez walki, więc ja tym dochodem tak bardzo się nie przejmuję. Dopiero kiedy on stanie się ujemny, a nasz skarbiec będzie jakiejś niskiej wartości, no to wówczas będę się martwił. Na razie musimy poszerzać tą naszą armię. Dobra, oddajmy tą jedną turę i ruszymy dalej na podbijanie ziem ogrów. Byłem, jeśli chodzi o oficjalną fabułę świata Warhammera, to z tego co kojarzę, nie jestem teraz pewny tego co mówię, czy to było w oficjalnym lore, czy w lore, które zostało ostatecznie wycofane przez twórców Warhammera, ale było coś takiego, że Grimgor, kiedy panoszył się po świecie, kiedy podbijał różne krainy, no to wiadomo, walczył przeciwko krasnoludom, walczył przeciwko Imperium Ludzkiemu, walczył przeciwko Kislewowi, ale walczył też przeciwko wojownikom chaosu i walczył też przeciwko ogrom. Jeśli chodzi o ogrów, to z tego co pamiętam, to Grimgor zabił tłuściosza złotego... Złotoustego, czy jakoś tak, czy Złotego Zęba, już nie pamiętam teraz jak on się nazywał, w każdym razie legendarnego lorda ogrów i ogółem władcę ogrów. I po tym zwycięstwie Grimgora ogry przyłączyły się do jego bandy. I zobaczymy, czy nam się taka sztuka uda tutaj. Raczej nie, bo raczej będę skupiał się na walkach z krasnoludami chaosu, z jednymi, z drugimi tam na północy. Z ogrami nie wiem, czy chcę akurat tak często walczyć, czy to będzie mój taki naczelny wróg. Raczej nie. Dobra. Tak, w Orlich Gniazdach rozwinęła nam się pole muszty, rozwinęło nam się do bijatykowni. Mamy już dostęp do łuczników, więc za chwilę ich sobie trochę powerbuję, ale na początek będę szedł tutaj w kierunku
tego obozu, żeby go zniszczyć. My go sięgniemy już w tej turze, więc nie ma na co czekać. Okej, mamy pewne zwycięstwo, to się tym zadowolimy. No i 2500 skarbca wpada. Trochę też złomu i doświadczenia. Zdobyliśmy ogrze ostrze, plus 18% do siły broni, więc świetny artefakt. Wezmę sobie uzupełnienie armii. O, Grimgor, kolejny poziom. Tym razem weźmiemy sobie... Ty akurat biegasz, więc tobie ta szarża nie jest jakoś specjalnie potrzebna, ale weźmiemy sobie też inspirującą obecność, żeby chłopakom dodać trochę siły. A ty, kolego, weźmiesz sobie kolejny poziom pancerza i ty już masz dzika bojowego, więc tobie szarża może się bardziej przydać niż Grimgorowi. Dobra, Grimgor. Dasz radę wrócić? Gdzie tu jest granica naszych ziem? Dobra, jesteśmy u siebie. Więc w takim razie rekrutujemy sobie łuczników. Będziemy mieli już kompletną armię. Będę ruszał w kolejnej turze, albo może jeszcze w kolejnej, kiedy się trochę podleczymy. Gdzie jest ta granica? Tutaj jest granica chyba naszych ziem, z tego co jest bardzo słabo widoczna, ale tu mamy takie lekkie podświetlenie. Więc w kolejnej turze ruszysz sobie na plądrowanie. Trochę nadrobimy tutaj życia u naszych orków, a potem ruszymy na Czarny Kieł, ale myślę, moi drodzy, że to już w następnym odcinku, bo moja poprzednia seria, czyli Lost Eidolons, miała strasznie długie te odcinki, nie chciałem takich, a serie Warhammerowe z kolei miały odcinki po około 40 minut i myślę, że to jak najbardziej wystarcza. Mamy pierwsze tury za nami, opowiedziałem wam o Grimgorze, opowiedziałem wam trochę o orkach. Niektóre wątki będę na pewno rozwijał w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że taki motyw, czyli tutaj podbój przez Grimgora ziem krasnoludów chaosu i zdobycie ostatecznie Zarna Grunt wam się podoba. Ogółem walki przeciwko krasnoludom chaosu będą strasznie ciężkie, coś podejrzewam, bo oni mają niesamowicie mocne jednostki dystansowe. Zobaczymy, czy nam się w ogóle ta mini kampania uda. Dobra, moi drodzy, tyle na teraz. Liczę, że wam się podoba. Standardowo też proszę was o komentarze, lajki, subskrypcje i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!